Hej, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Hametsu, witam was w pierwszym odcinku z gry Darkwood. Jest to nasz polski, można powiedzieć, narodowy indyk survivalowo-horrorowy. Tak, jest to naprawdę odwalony kawał dobrej roboty. Gierka ma niecałe 2 lata, została ona stworzona przez nasze malutkie polskie studio Acid Wizard. Była ona bodajże robiona przez 3 ludzi, więc ta trójka ludzi przyczyniła się do powstania czegoś naprawdę wielkiego, ponieważ gra jest rewelacyjna. No. Przez cały czas trzyma klimat, który nam obiecywali twórcy, cały czas potrafi nas czymś zaskoczyć i chce się grać. Mimo tego, że ja w to grałem jeszcze jak to było w Alfie, prawie 3 lata temu. I dopykałem sobie u kogoś przez jakiś tam dłuższy czas. Myślę, że za dużo się nie zmieniło. Ja też wiem, że się oprócz tam kosmetycznych i fabularnych rzeczy za dużo nie pozmieniało, jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki. Myślę, że uda nam się w jakiś sposób przeżyć w tym tytułowym mrocznym lesie i zobaczymy, co przyniesie nam fabuła. Samo menu mi się strasznie podoba, jest mega klimatyczne. Takie niby minimalistyczne, jednak podoba się. Dobra, profile. Nowy. Poziom trudności. No i tu mamy problem. Jak sobie zagrać? Tryb wybaczający. Gubisz część ekwipunku, gdy umierasz. Tryb niewybaczający. Masz skończoną ilość żyć. Jeśli je wykorzystasz, gra się kończy. Koszmar. Śmierć jest ostateczna. Myślę, że zagramy sobie na poziomie trudności normalnym. Bo... nie wiem, nie czuję się na tyle pewny, żeby grać z limitowaną liczbą żyć. Mogłoby się to skończyć naprawdę tragicznie, a śmierć jest ostateczna, to podejrzewam, że w prologu już by mnie wywaliło do pulpitu. A propos prologu, to go nie pomijamy. Zawartość od wspierających. No to ciekawe, zobaczmy, co to jest w takim bądź razie. No i cóż, grajmy więc. Grasz w trudną grę, która nie będzie trzymać cię za rękę. Szanuj las, bądź cierpliwy, skup się. Święte słowa, gro. Święte słowa. W ich oczach widzę nienawiść i lęk. Jakbym to ja był winien szerzącej się zarazie. Jakbym był źródłem wszystkich nieszczęść pustoszących tę ziemię. Nie mam gdzie się przed nimi ukryć. Nie mam jak uciec. Las zamknął wszystkie drogi. Jesteśmy na siebie skazani. Och. I po jakże klimatycznym intrze mamy w końcu kontrolę nad postacią. I jak się w to grało? Nie pamiętam, ale zaraz się zapewne dowiemy. Okej, generalnie jeśli chodzi o dialogi w tej grze, jedyne co rośnie na tutejszej ziemi nadaje się do jedzenia. Trochę jeszcze mi zostało. Ziemniaki, tak? Destylator. Domowe roboty, urządzenie do robienia bimbru. Widać, że jesteśmy w Polsce. A bo właśnie, gra się dzieje... historia gry dzieje się w Polsce w latach 80. bodajże. Tak więc nasze korzenie tak naprawdę. Przyjrzyj się. Znam te notatki na pamięć. Nie chcę teraz do nich wracać.
Jeśli chodzi o narrację w grze, o dialogi, to nie są one w żaden sposób mówione przez postacie, tak więc myślę, że do każdej postaci będę dostosowywał jakiś tam głos i będę czytał je, odgrywał rolę, że tak powiem. No, może będzie to, może fajnie to wyjdzie. Przeszukaj stół. Pigułka. Te pigułki znam, one nam zwiększają staminę bodajże. I notatnik. Stary notatnik. I coś w nim znajdę? Otóż nie. Dobra. Otwórz te drzwi. Uho. Dobra. W agregacie kończy się benzyna. Muszę zdobyć pełny kanister. Na wschód od chaty widziałem brak traktora. Może tam coś jeszcze zostało. Zamknij te drzwi. Moje przybory nie były dezynfekowane od lat. Zresztą tutejszym pacjentom i tak już nic nie pomoże. A to ciekawe. Mamy golarkę. Szczypce jakieś. Skalpele. Mikrofon. Nie mam pojęcia. Nie znam się na byciu lekarzem. Widzę, że gościu nie żałuje sobie wachy tak naprawdę, ponieważ no w grze ważne będzie, by przetrwać noc, a prąd w domu będziemy sobie uruchamiać w agregacie dopiero w nocy. Za chwilę to przejrzę. I będziemy musieli na tę okazję trzymać benzynę właśnie, aby na każdą noc nam starczyło. Tak naprawdę, żebyśmy mieli jakiekolwiek światło i możliwość obrony. W butach nic nie ma. Żaden kot mi tam nie narobił. To dobrze. Okno zabarykadowane. A podejrzewam, że jest dzień, skoro chcę w tym momencie wyjść. Ponieważ w tej grze w dzień nie wychodzimy na zewnątrz. To oczywista sprawa. Klatki. Tym razem puste. Ciekawe, co w nich było wcześniej. Jest tutaj dużo krwi, więc... Albo zwierzęta. Albo ludzie. Zdjęcie. O, troszkę rozmazane. Torba lekarska. A jakby to... O, okej, okay, w ten sposób. Starutki aparacik. Fajniutki. Weźmy go ze sobą. Co mamy tutaj? Dzień dobry. Jakiś schowek tam mamy. Mogę go otworzyć? Zamek się zaciął dawno temu. Nieważne, i tak przechowywałem tam same bezużyteczne śmieci. Kto wie, może jednak coś ciekawego. Co tak wali, to z której strony? Wolałbym ich nie otwierać. Zadałem sobie zbyt wiele trudu, by go tam zamknąć. Aha, czyli to tak wali. Zrozumiałe. Możesz zaznaczać oraz wchodzić w interakcję z obiektami, które są w twoim zasięgu. Okej. Okay. To już do tego, że doszedłem. Dopiero się obudziłem. No ale nie spałeś w łóżku, tylko przy biurku. Radio Nitra. Od lat w eterze panuje cisza. Czasami tylko wydaje mi się, że w szumie słychać głosy. Widać, że sprawdzał. Są daty. 1 marca 1983, tak jak mówiłem, gra się dzieje... W latach 80. Ostatnia data, jaka jest zapisana, to 83. 12 czerwiec, tak? Tutaj 10 maj. 12, 13, 18. To już chyba nie jest data. Tutaj jakieś częstotliwości. Jest również z datami. Może sprawdzę. Które działają, które nie działają, w końcu już żadna nie działa. A da się wyłączyć, żeby mi to nie szumiało. Notatki medyczne. Wyglądają przerażająco tak naprawdę. Klucz do mojego domu. Moja książka medyczna. Wow. Raczej nic... Jezus Maria. Raczej z niczego się tu nie rozczytam. Wiedza lekarska. W jakimś trądzie. Ciekawe. Szmatki, alkohol, deska, zapałka. Dobra. Lepiej tam teraz nie wchodzić. No dobra, skoro tak mówisz, to twój dom.
A więc możemy iść na zewnątrz. Zamknięte. Klucz zostawiłem w szafie. To już mamy. Zabarykaduj. No, od razu. Halo? Świat? No tak jak mówię, skoro używa sobie agregatu w ciągu dnia, to musi mieć wachy pod dostatkiem. Zresztą w sumie nie, kończy mu się, prawda? Mój Fiacik 125P, przyjrzyj mu się. Kiedyś był luksusem, ale odkąd kilka lat temu wszystkie drogi dojazdowe pochłonął las, stał się bezużyteczną stertą złomu. No, dosłownie. Gwóźdź i deski. Dobrze, to się przyda. Zniszczona studnia, przeszukaj. Lina. Okej, spacja, żeby skakać nad płotami oraz oknami. Coś tu ciekawego znajdę wokół naszego domu. Jakąś mapę mam. Jakąś tam mam. Rysowaną na kartce. Również z jakimiś datami. O, mogę go przeszukać. Trybuna Ludu. Gazeta codzienna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. A co ciekawe, 16 milionów uczestników akcji letniej 1970 coś. Towarzysz Edward Gierek na konferencji partyjnej w zamojskich fabrykach mebli. Połączenie odcinków zbudowanych przez załogi z Polski i NRD. Prezydent USA o rozmowach rozbrojeniowych z ETSRR. Ciekawe. Aż bym sobie znalazł gdzieś w internecie rzeczywistą okładkę tej gazety, ponieważ myślę, że jest to rzeczywista okładka gazety, trochę przerobiona na poczet gry. Drewniana lalka z wyciętą twarzą. No to ciekawie. Dobrze, że nie z wyciętym utworem. Ha! No. Mój pies chyba się z tego nie wyliże. Powinienem mu pomóc. A w jaki sposób chcesz mu pomóc? Nie mamy czym go teraz dobić. Może wrócimy z czymś. Rower. Ale nic z nim nie zrobimy. Dobra. Tu nic. Co? Jaką siekierę? A tu leży siekiera. Dobra. To ciekawe. A, w ten sposób. Się walczyło. Dobra. Teraz mogę przejść dalej. Te drzewa rozrastają się tak szybko. Jeszcze trochę i przestanę nadążać z ich rąbaniem. Weźmy sobie pułapkę. Wniki. Muszę uważać, w lesie ich jest pełno. Dokładnie. Podniosło się? A nie, dobra, przerobiło na złom. Się zdziwiłem, ponieważ wiedziałem, że właśnie na złom przerabia się... Jak to się nazywa? Pułapka, kiedy się zbierze. 50 km na godzinę maksymalnie. Rzeczywiście wszystkie drogi pochłoną las, to tak kompletnie. To już uzgodniliśmy, jak się mapę wyciąga. No, dźwięki są niepokojące. Las pochłonął już wszystkie drogi ucieczki. Nikt nie jest w stanie przycisnąć się przez tę gęstwinę. Dobra. Co będę mówić? Klimat jest gęsty jak... Jak mleko. Jak kefir. Bardziej jak kefir, tak. Jak kefir. To będzie fajna gra. Wypalone ognisko. Zapałka, deska, szmatka. Na pewno przyda. Powinienem stworzyć pochodnie. No, chociażby właśnie do tego, prawda? I od razu się pojawiło okienko wytwarzania. Nie wyrabiaj, przestań. Butelka mi się zrobiła z alkoholu, tak? Wrzucę ją na razie. A, czekajcie.
czy... Jak pójdę tutaj, to nic nie będzie w tę stronę? Nie, pustka kompletna. Czyli musimy iść tamtą ciemnicę. Możesz nie stawać takiej zadyszki. Mieszkasz w takim miejscu, powinieneś mieć kondychę jak ta lala. A nie. Coś takiego. No, już to zrobiłem, tak? Więc co mi w ten grób odpowiadasz? Dawno zrobioną rzecz. Tutaj coś ciekawego. Opuszczony dom. Możemy wejść drzwiami albo przez okno. Sprawdźmy wejście przez okno. Okej. Chyba, że nie ma wejścia drzwiami. To inna sprawa. Szmata, chleb jadalny i szmata. Potrzebne mi to? Pewnie tylko życie przywraca. Mogę go przenieść. Warto przenosić rzeczy w tej grze. W niektórych miejscach. Jest udźwiękowienie jest fenomenalne, naprawdę. Aha, tutaj nie ma drzwi. To się nie było w ogóle, czy jak? Czy zarośnięte są z tej strony? Dobra, wejdźmy sobie do środka, zobaczmy co tu się dzieje. Korzenie są naprawdę potężne tutaj, z tego co widać. Tutaj to jest człowiek. Trup już właściwie. Jeszcze kilka dni go wchłonie całkowicie. I wchłonie się całkowicie. Masakro. Ubrania. Puste. Szmaty. Patrzcie na to. To jest jeleń. Z dolną częścią ciała człowieka. No twórcy gry naprawdę mogli się w tym grze pochwalić swoim bogatym umysłem. Chodzi o wymyślanie takich rzeczy. Dużo ciekawych, ciekawie skonstruowanych postaci tu zobaczymy. Już nie mogę więcej szmatek. Cały chrupunek już pełen. Przejście mogę naprawić, ale po co? Jak ja potrzebuję nim przejść. Pochodnia się nie kończy, to całkiem spoko. Zjepatrzcie za to, że mamy psa z dupą człowieka. No i też szmaty jakieś? Co już nic. Gdzie ty miałeś gościu ten traktor? Ostatni nam został segment. Też tak nie zwracam uwagi na ten pełny ekwipunek, ponieważ jest to prolog, więc... Jak zaczniemy... O! Właściwą rozgrywkę, to te rzeczy nie będą miały znaczenia. Ten tutaj chyba jeszcze dyszy. Co z tym traktorem? Ziomek? Przeszukaj. Duży metalowy klucz. Jeśli jest jakieś wyjście z tego lasu, ten klucz na pewno je otworzy. 21. A to ciekawe. Jest nieprzytomny. Nigdy wcześniej go tu nie widziałem. Przy sobie ma tylko klucz i jakiś dziennik. Skoro jakoś tu wszedł, musi wiedzieć, jak się stąd wydostać. Oczywiście nie pomoże mi z własnej woli. Ale to akurat... jest bez znaczenia. Dobra, chyba nie będę... Muszę się wydostać z tego przeklętego lasu. Słyszysz, szczurze? Pokaż mi jak, a puszczę cię wolno. Czasami słyszę jej głos. Wzywa mnie do siebie. Wzywa do powrotu do domu.
Gdzie jest wyjście? Gdzie? Pokaż mi gdzie! Nasz doktorek nie jest pozytywną postacią, ale krzepę w prawej ma. Zabiję cię jak psa, jeśli będę musiał. Skurwysyn, zabrał mi klucz. Dobra. Zyskujemy kontrolę nad drugą postacią. Tym razem działamy jako już nasza główna postać w tej grze. Teraz tak sobie myślę, że myślałem, że będę mógł wrócić sobie na spokojnie do tej chatki i zostawiłem tego psa tam umierającego. No ale, ale trudno się mówi. Drut, szmata. Jestem ranny. Mógłbym z tych szmat zrobić bandaże, żeby się uleczyć. Skoro tak mówisz... Do it! I użyj. Super, to ja teraz sobie wytrę, bo podejrzewam, że musimy to otworzyć. Okidoki. Ale to skrzypi. Mogę jeszcze raz? Nie. Dobra. Wejście do mojej piwniczki. Może z piżarki? Zamknięte. Mógłbym to otworzyć za pomocą wytrychu. Tak to zrób. Cudownie. Łopata i latarka. Ta barykada jest zbyt mocno skonstruowana, by ją rozebrać. Na to są inne środki. No i coś mi tu bibrze w telefonie. Wyciszmy to, żebyś nie przeszkadzało. Aha, okej. Łopata i po łopacie. Jezus. Halo? Czyżby agregat przestał działać? Strzykawka. Okej. Może się do czegoś kiedyś przyda. W sumie chyba nawet wiem do czego, więc... Klatki puste. Lampa się nie nada do niczego. Przeszukujemy to miejsce jeszcze raz, tylko że... Teraz z innej perspektywy. Lepiej nie będę wychodzić nocą z domu, to jest bezpieczniej. Zwróćcie uwagę, że nie ma drzwi do tego pokoju, który tutaj był, w którym spał doktor. Radio Nitra, przyjrzyj się. Patrzcie, teraz jest we krwi. Przeszukaj szafę. Jezu. No, udźwiękowienie w tym grze jest naprawdę konkretne. Nawet przesuwanie szaf wprawia w ciarki, serio. Jest agregat. Agregat nie ma w sobie benzyny kompletnie. Łohoho, no doktorku. Szalałeś tu, narzędzia zbrodni. Metalowy stół z przyczepionymi skórzanymi pasami. Jakiś nóż, nożyczki. Przeszukaj tą skrzyneczkę. Może jakaś broń nowa. Noga od stołu. No, lepsze to niż nic. Łopatę zostawmy w takim bądź razie. Okej, mamy benzynkę, więc możemy zalać trochę agregatu. Lejemy go pełna, a co? Tutaj mamy światło, prawda? Okej, tak się wyważa drzwi. To się przyda na kiedyś. Co? Tu ktoś leży.
4892. Postać zamiast oczu ma dwa pokrętła. Z szeroko otwartych ust wydobywa się zniekształcony głos, ledwie przebijający się przez radiowy szum. 4892. Co tu się wyrabia teraz? Gdzieś to radio? Bym je chętnie wyłączył. Ja widzę, że go tu już nie ma. Po co mi ten kodzik? Kto tam? Proszę, wypuść mnie! Drzwi się zacięły. Może blokuje je? Może się odblokują się, gdy je czymś uderzę. No i poszły. No, stary. Pomóż mi. Co z tobą? Podejdź bliżej. Jezus Maria, jak wyrwał skubaniec. Oj, dobra. Którym się tu robiło uniki? No właśnie tym. Trzeba się nauczyć walczyć w tym wierce. Z nogi dziada. Dobrze. Plastikowa kurka. Fajna. Jak chcesz teraz stąd wyjść? Myślę, że poradzisz sobie sam. Słyszycie te szepty? Co? A ten skąd się tam wziął? Kolego drogi, nie robimy tak. Boże święty. I osiągnięcie, skończony prolog. Dobrze. Kontentowany z tego powodu jestem. Mamy w tym momencie taką niby scenkę przerywnikową. Osoba, którą tutaj widzicie, jeszcze może nieraz zobaczymy. Rozdział pierwszy. I teraz zaczynamy właściwą rozgrywkę. Mały samouczek w postaci prologu był. To teraz musimy przeżyć. Okej. Nasz bohater nie ma żadnych pytań, żadnych refleksji. Jesteśmy w jakimś miejscu. Kryjówka w suchej polanie. Dobra. Z tego co pamiętam, kryjówka doktorka, w której się znajdowaliśmy, jest gdzieś na terenie Starej Kniei. To jest ostatnia lokacja, o której się udamy. Do tego czasu czeka nas dużo powodzeń i niepowodzeń. Jest klimatycznie, to na pewno. Jest dzień, noc. Mocna ochrona. Znajdujesz się w kryjówce. Jesteś pod wpływem substancji ochronnej, która pomoże ci przetrwać w ciągu nocy. Okej. Chyba tak jednorazowo, co? Piec, przyjrzyj się. Ogarnia nieprzyjemne ciepło bijące od pieca. W powietrzu unosi się dziwna, ale dobrze mi znana woń. To zapach substancji ochronnej, zapewniającej mi względne bezpieczeństwo po zmroku.
Jej opary wydobywają się z ogromnego kotła i rozprowadzane są po całym domu długimi rurami. Dopóki trzymam się wewnątrz kryjówki, mam szansę przetrwać noc. Zerknij na dziwną butelkę. Na butelce przyklejona jest niewielka instrukcja. Przebywanie poza zasięgiem substancji ochronnej w godzinach nocnych w 99 przypadkach na 100 skutkuje natychmiastową śmiercią. Zaleca się jej dokładnie rozprowadzenie po całej powierzchni pomieszczeń noclegowych. Uwaga! Nawet właściwie przyrządzona substancja nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa. Zachowaj czujność. Zaleca się pozostawanie w terenach zabudowanych oraz miejscach dobrze oświetlonych w celu zminimalizowania ryzyka. Dobra. Gdy byłem tutaj kilka dni temu, piec był już właściwie przygotowany. Musiałem go tylko rozpalić, by zapewnić sobie bezpieczeństwo nocą. Ta chata musiała być kiedyś naszą kryjówką. Mieszkańcy lasu nie muszą przecież wdychać tego świństwa. Mały, pusty, żeliwny garnek. Nie użyłem go jeszcze ani razu. Nie czuję głodu ani pragnienia od czasu wypadku kilka dni temu. Jedna rzecz tylko nie daje mi spokoju. Te grzyby, te czerwone, pulsujące, wydają się takie smakowite. Może jednak ten garnek przyda się do czegoś. Gotuj. Okej, w ten sposób będziemy levelować naszą postać. Będziemy zdobywali różnego rodzaju jedzonków typu grzybów, tam jakiegoś mięska specjalnego i innych pierdółek. Ta strzykaweczka się będzie napełniać. I jeżeli będzie pełna, zdobywamy jakiegoś tam perka. Dobra. Czyli tu mamy te rury, które rozprowadzają substancje po całej Hawirze. Coś chciałem mówić. Z tego co mówi bohater, wygląda na to, że już tu wcześniej był. Szafa, tu mam jakąś dziurę. Nie podoba mi się to. Droga do domu. No, chcemy tam dotrzeć. Szmatak gwóźdź. Mi się wydaje, że powinniśmy zasłonić tą dziurę. Jest to jak najbardziej wskazane. Wczoraj zabarykadowałem jedno z okien. Jeśli chcę zostać tu na dłużej, powinienem zabarykadować resztę. Ile nasz bohater już tu siedzi? To jest dobre pytanie. O, warsztacik. Pułapka łańcuchowa. Sidła. Czego potrzebuję? Co to jest? Nie mam pojęcia. Ulepszenie hotbaru, ulepszenie inwentarza. Ulepszenie warsztatu. Ulepszenie warsztatu będziemy mogli dokonać za niedługo, ponieważ znalezienie drewna nie jest to żadna filozofia. O, mamy te dziwne grzyby. Musimy uważać, kiedy eksplorujemy, żeby ich przypadkiem nie zdeptać. Tak samo, kiedy je już zdobędziemy, musimy całkiem szybko przychodzić z powrotem do domu, żeby je ugotować. Żeby nam się po prostu nie zepsuły. Okej, wróćmy jeszcze do kryjówki. Pierwsza noc będzie raczej spokojna. W niech i pod oknem wciąż są otwarte. Dzisiejsza noc była wyjątkowo spokojna. Czyli nasz bohater już tu siedzi parę dni chyba. Alkohol, butelka, grzybowa książka. Użytek z grzybów w gospodarstwie domowym. Okej. 1920 któryś rok. Tłoczenie książki. Łóżko. Mogę przesunąć? Nie mogę. No, no. Jezus Maria. Tragedia. Znaczy cudowne udźwiękowienie, ale skichać się można w porty, że tak powiem. Okej, póki jesteśmy na terenie tego płotku, to czas nie zaczyna lecieć, więc jesteśmy jeszcze tutaj w miarę bezpieczni. Nie wiem, czy dokończyłem temat grzybów, że jeżeli nie wrócimy na czas do domu, to mogą się nam zepsuć.
Bank generatora prądu jest w połowie próżniony. Benzyny wystarczy jeszcze tylko na jedną noc. Pełen kanister powinien znaleźć w domku nad podziemnym przejściem. O, trup. Szmata, pochodnia, zapałka. Cudownie. W sensie tu? Czy gdzieś tutaj? U siebie w domku. Nad podziemnym przejściem. To jest piła. Tu jest trochę benzyny, ale piła się do tej benzyny w ciul jeszcze więcej. Studnia. Studnię będzie można zbudować, ponieważ studia nas leczy. Okej. Okay. Myślę, że jako tako zaprzyjaźniliśmy się z Darkwoodem. Poznaliśmy, zobaczyliśmy, jak to wszystko działa. Jeszcze tylko ugotuję grzyby, które mam. Okej, okay, 20 z 50% esencji. Punktów. Jeszcze 30 i będziemy mogli zrobić nasz pierwszy upgrade. Dobra, jak na razie to będzie tyle. Mi się gierka strasznie spodobała. Już pamiętam, za co ją tak lubiłem i czemu lubiłem ją tak oglądać u niektórych. Mimo tego, że nigdy nie oglądałem jej całej, żeby właśnie tą historię Mrocznego Lasu poznać samemu. Mam nadzieję, że wam się gra podoba równie bardzo, co mi. I że równie ze mną będziecie sobie tutaj odkrywać. A jak mówiłem, jak na razie to tyle. Mam nadzieję, że słyszymy się w następnym odcinku. Ale mi się podoba, jak to wszystko działa. Mam nadzieję, że słyszymy się w następnym odcinku. Mówił Hametsu. Na razie.